Czepiamy się szczegółów. Już nie mamy czego, to jakieś no szparki. Dlaczego nie ma drabinki? Dlaczego nie ma drabinki? O, to jest pytanie. Jak masz salonkę, to na postoju jest wygoda, jest można przestrzeń, sobie. Tak. Można zrobić imprezkę. Jedźmy. No to jedziemy. Nikt nie woła. No ale jakbyś z teściową jechał, to teściowa lubi powiedzieć, teściowa czy dobrze lubi. Jedziesz, czy nie. Mercedes Actros wersja Edition 2. Powstało tych egzemplarzy 400 w specjalnym wykończeniu. I to jest jeden z nich. I to jest jeden z nich. Ale nie wiemy, który. Jak masz salonkę, to na postoju jest wygoda. Jest można przestrzeń, sobie. Tak. Można zrobić imprezkę. Oczywiście. Imprezka, do tego mamy oświetlenie ambiente, które możemy sobie regulować. Możemy na niebiesko, czerwono, zielono, z tyłu stolik żółto. Imprezkowy. Tak, stolik imprezkowy. Proszę bardzo, odpinamy. Cyk. O. I możemy sobie spożywać posiłek, chociaż bardzo chwiejnie, trzeba uważać z płynami. No i kolorystyka teraz bardzo ciekawa. Bo taka beżowo-czarna. Ta no część deski jest oprzyta. Przełamanie mi się podoba. No. Skórą nappa. Bardzo, bardzo interesująco to wygląda. Skóra faktycznie. To jest zawsze fajna rzecz. Z tym, że nappa to jest skóra naturalna. Naturalna. Jeśli się nie mylę. No, to nie jest Pro Eco. No nie. Ale. Kawałek skóry. Tak, i ta imitacja włókna węglowego. Czyli te listwy ozdobne. Imitujące włókno węglowe. O, wygląda no tak. To bardzo interesująco. Zapinam się pasem i mi czegoś tutaj brakuje. A mianowicie? Brakuje mi tutaj mianowicie o tego podłokietnika, który ty masz na przykład w swoim fotelu. Chciałbyś a ja bym też chciał sobie taką rączkę gdzieś, oprzeć. Tak. A to na tym to tak sobie nie do końca dobrze działa. Jak sobie stolik rozłożę i tu bym chciał, no to tak chwiejnie ta rączka na tym. Mhm. Latać czyli będzie. To jest znowu minus salonki. Minus salonki, bo nie ma na oparcia. Postoju ok, ale w czasie jazdy mniej. Tutaj ewentualnie rękę mogę wcisnąć jakoś i mieć z tej strony oparcie, ale z tej już niestety ręka będzie tutaj sobie bezwładnie zwisać. A wracając do skóry, to zobacz, masz jeszcze uchwyty pokryte skórą przy drzwiach. Jak ci się podobają? Te uchwyty właśnie tak mogłyby być trochę dokładniej obszyte, tak? Dokładniej tak, zrobione, bo tutaj coś mi tak jest, jest taka przestrzeń no, pomiędzy. Szparka. Tak, szparka taka tworzyła się, być tam może kurz będzie wchodzić. Grubość skóry, tak, kurz tam będzie wchodzić. No ale to się czepiamy, coś trochę widzę. Czepiamy się szczegółów. Już nie mamy czego, to jakieś no szparki. Co ważne, oparcie fotela, na którym siedzę, składamy. Kładziemy łóżko, natomiast warte uwagi jest to, że to na górze łóżko ma szerokość 90 cm, więc możemy sobie swobodnie, wygodnie leżeć, odpoczywać po długiej trasie. No powiem ci, że to już jest okazałe łóżko. Bardzo. W rzeczy samej. Ale taki jeden szczegół. Jak na nie wejść? Jak na nie wejść? A to jest dobre pytanie. Trzeba chyba stanąć na fotelu albo na tym tunelu. Nie ma drabinki? Bo drabinki nie widzę. Musisz to sobie aż zapisać. Musisz to zanotować w swoim kajecie z hakami. Dlaczego nie ma drabinki? Dlaczego nie ma drabinki? Oto jest pytanie. No ale chyba jesteś sprawny, to no, żeby wskoczyć. Ponieważ kierowca zawodowy co 5 lat przechodzi testy sprawnościowe, to powinien poradzić. Spokojnie sobie poradzić. No to cóż, zobaczmy jak tam silnik. Ale on nie chce odpalić. Komunikat jakiś. Wciśnij
pedał. Najpierw napełnić całkowicie główny zbiornik paliwa. Masz jakieś paliwo? Czasami noszę w torbie parę litrów zapasowych. To napełnij. No to ja wyjdę, zwracam zaraz. Nie, jednak się zgodził. Jednak może z drugiego zgodził. Wziął baku. Z drugiego. To mógł od razu wziąć. Po co ten komunikat? No właśnie. A przypomina, żebyśmy nie jeździli z jednym pustym, bo w końcu zostaniemy całkiem na dwóch zbiornikach. No to właśnie. To co? To ma sens. Pojedźmy. Coś jeszcze ci chciałem pokazać, bo tutaj pomimo jesienno-zimowej aury, momentami takie słońce wychodzi. No i fajnie sobie możemy tutaj żaluzje zasłonić. I w tym momencie zasłaniasz kamery, ale to dobrze, pokaż, że one działają. Nie, ona nie pójdzie dalej. Tylko dotąd, okej. Nie zasłoni nam kamer. O. Super, nie trzeba trzymać, tylko bardzo w porządku. Impulsyjnie czy impulsowo. Jeden przycisk i wraca z powrotem, wraca do góry, nie z powrotem. Tak, jeszcze to co w wersji Edition to zasłonki. Zasłonki są od wewnątrz w kolorze beżowym, czyli współgrającym z wykończeniem wnętrza, ozdobione gwiazdą Mercedesa, a od zewnętrznej strony kolor tej zasłonki jest czarny. Już minuta minęła, zaraz muszę i ruszyć, też jest z logiem, nie wiem czy to... O, proszę bardzo. Z jeszcze tej strony czarne, z tej beżowe. Spojrzenie na kierownicę, którą się ustawia i w te, i we w te. I zakres jak dość szeroki, jak myślisz? Trochę... W momencie, kiedy chowam kierownicę, to jeszcze bardziej ona mogłaby się chować. No to jedziemy. Nikt nie woła. A powiedz, jak twoje odczucia, bo widzę tutaj to, co w Mercedesach ostatnio bardzo popularne w samochodach osobowych, trafiło też do ciężarowych, czyli zamiast tradycyjnych analogowych zegarów widzimy tablety. Co sądzisz o tabletach? Akurat ja jestem staroświecki, więc ja wolę nie tablety. Wolisz nie tablety? Ponieważ tutaj muszę szukać różnych rzeczy. Zmienia się widok obrotomierza i prędkościomierza. Raz jest taki, raz jest inny. Nie wiem dlaczego. No i tak, te elektroniczne lusterka sprawdzają się tutaj. No to bardzo ciekawe, że tutaj siedząc na miejscu pasażera mam ten sam widok, który ma kierowca w lusterkach. Ja widzę to samo, co widzi kierowca. Nie muszę się wychylać, patrzeć w lusterko tradycyjne. Nie wiem, jak to jest zrobione. Bo ciekawość pasażerska zawsze taka jest, że trzeba się wychylić. A tutaj po prostu mamy ten sam widok. I to jest plus kamer zamiast tradycyjnych lusterek. Powiedzmy, że to jest plus. Czy nie lubisz, jak pasażer żurawia zapuszcza ci w lusterka? Pasażer się wtrącał. No ale jakbyś z teściową jechał, to teściowa lubi powiedzieć, teściowa czy dobrze lubi. Jedziesz, czy nie. Tak. Wygodnie to tu jest, bo mogę sobie nóżki do przodu wysunąć i wygodnie podróżować z rozprostowanymi nogami. A ja muszę ci powiedzieć, że takie mam wrażenie, jakby siedzisko było nieco krótsze niż w pozostałych ciężarówkach, wcześniejszych generacjach. Nie wiem, czy na pewno. No znaczy jest przedłużacz i skorzystam z niego w tym momencie, żeby usiąść wygodnie. Bo bez przedłużacza to troszeczkę tak na taborecie. Jak na taborecie? Z przedłużaczem jak najbardziej. Mamy tutaj systemy bezpieczeństwa, które zademonstruje się, jak zjedziemy na linię ciągłą, to nas głośno o tym poinformuje. Będzie to słychać. No zjechałem. I nic. Jest. Bardzo alarm wyraźnie. Się odezwał, bardzo dokuczliwy, więc kierowca z automatu się przebudzi, jeśli przysnął. No i teraz tak. Tempomat. I proszę ciebie, w pewnym momencie, jak kierowca jest nieprzyzwyczajony do tego systemu, to czuje, że mu samochód zabiera kierownicę z rąk.
Delikatnie ją puściłeś, zauważyłem. Teraz tak, prawie że jej nie trzymam, a nawet całkiem puszczę na chwilę. No i on sam się prowadzi w pasie ruchu. No i już jest ostrzeżenie, żebym złapał, bo jeżeli bym tego nie zrobił, to za chwilę pojawiłoby się ostrzeżenie. To pierwsze jest żółte, za chwilę pojawiłoby się czerwone i sygnał dźwiękowy, a następnie samochód by się zatrzymał. To wspomaganie kierowania to jest ciekawa sprawa, bo nie musisz się koncentrować, pilnować, żeby nie najeżdżać na te linie. A wykrył radar. Chciałem zmienić pasa, po lewej jechała osobówka. No i już dał mi znać. No też fajnie. No i wracając do tego kierowania, no nie musisz się cały czas koncentrować, żeby pilnować, żeby ten samochód szedł środkiem pasa, dlatego że ten system cię wspomaga. I tak byleby się za bardzo do tego nie przyzwyczajać. No tak, bo nie wyobrażam sobie, gdy kierowca, który większość czasu spędzi na takiej ciężarówce wyposażonej we wszelakie systemy bezpieczeństwa i nagle przesiądzie się w samochód, który nie jest w takie systemy zaopatrzony, to co, nagle okaże się, że on nie umie jeździć. No tak. No zobaczmy na obroty. Przy 80 km. Zaraz sprawdzimy. Rzucimy równo. Mamy tak około 1000 obrotów na minutę przy 80 km na godzinę. I to jest początek zielonego pola na obrotomierzu, które rozciąga się tak od około 1000 do chyba około 1300, bo tu dokładnie nie widać. To są te preferowane obroty. Łatwo się domyślić, że w tym zakresie silnik osiąga maksymalny moment obrotowy. Tak podejrzewam, bo nie sprawdzałem tego jeszcze w papierach. Czyli no, jadąc na 12 biegu 80, jedziemy z obrotami 1000 na minutę i to są najniższe preferowane obroty, a więc jest wtedy bardzo oszczędnie. Krótko mówiąc, powinien wtedy bardzo mało palić. Warto też wspomnieć o tym, że ten silnik jest wyposażony w ten dodatkowy moment obrotowy, który pojawia się przy najwyższym przełożeniu. No właśnie. On dokłada 200 Nm i jak nam powiedzieli fachowcy w Mercedesie, jest to dodatkowe do 2300, czyli że 2500 osiąga Nm. No to już jest imponujący moment obrotowy dla silnika, który ma moc 400, jak pamiętam, 76 koni. 476, tak. No teraz jak jedziemy z tą prędkością, no tutaj dozwoloną taką, 80, no to silnika praktycznie nie słychać, to jest tylko szumy opływowe. No te szumy dzisiaj są, bo wiatr. Tak, silny wiatr dzisiaj mamy, więc czuć to. Fotele nie są tutaj skórą oprzywane, są wykończone welurem. I jak, dobrze, wygodne w dotyku? Jak moim zdaniem welur jest bardzo przyjemny. Też mi się wydaje, tak. Skóra, jeśli jest wentylowany fotel, no to jeszcze ok. Bo gdyby nie był, to różnie jest na tej skórze. Tego nie powiedzieliśmy, że żeby to łóżko rozłożyć, to trzeba fotel przedni niestety przesunąć do przodu, bo inaczej tego się nie da zrobić. Wymaga tej czynności i potem do jazdy trzeba z powrotem wycofać ten fotel. Tak, tutaj lodówkę masz pod ręką. Chciałem tylko pokazać, że wyjeżdża. Mogę sobie sięgnąć i zimne piwko wyjmujesz i jedziesz dalej. Zimne piwko. Oczywiście bezalkoholowe. Bezalkoholowe. Tak. I jedziesz dalej. Pod ręką wszystko. Dobre rozwiązanie. No
tu mamy jeszcze kilka programów jazdy. W tej chwili jedziemy na Economy Plus. I to oczywiście skrzynia jest tak zaprogramowana, żeby dobierać przełożenia, aby ta jazda była przy jak najniższym zużyciu paliwa. W dzisiejszych czasach i przy obecnych cenach paliwa to jest jak najbardziej uzasadnione. Jeżeli nawet stracimy kilka minut na prędkości czy na czasie przejazdu, ale zaoszczędzimy sporo paliwa, no to może się opłacać. Ogólnie jest to wersja Actrosa, taka no, bardziej elegancka, stylowa i szykowna. Dla tych, którzy lubią tego typu rozwiązania, takie samochody, no to jest jak znalazł. To nie jest taki prosty ciągnik. Schowki są duże i ponieważ jest to kabina wysoka, GigaSpace, tak? Tak. To są jeszcze dodatkowe schowki. Pod tymi zamykanymi mamy takie otwarte półki. Otwarte półki. Także jest tutaj z zabezpieczeniem, żeby cokolwiek, co wrzucimy tam, żeby nam się nie zsunęło podczas przyspieszania. Jest gdzie się upakować, ale to jest też potrzebne u góry, dlatego że tutaj na dole jest mniej schowków. No niestety, z uwagi na to, że jest ten fotel, to nie możemy skorzystać, salonkowy fotel, to nie możemy skorzystać z tego schowka, który znajduje się z boku kabiny, tak? Dostęp do tego drugiego bocznego mamy zarówno od strony kabiny, jak i od zewnątrz. Tu zawracamy. Tak, trzeba zawrócić. I co? Jedziemy teraz do hotelu. Bardzo dobry skręt. O, to zwrotny trzeba przyznać. Jest, nie? Bardzo zwrotny jest. Jak na Mercedesa przystało. Zauważyłem, że inni kierowcy bardzo zwracają uwagę na tego Actrosa. On ma taki fajny kolor, interesujący. Nazwałbym go gwiezdną szarością. Tak, i dlatego tak co piąty kierowca do rowu wjeżdża, jak na chwilę. Tak się patrzy. Czy drogowcy mają pełne ręce roboty przez nas? To nie wiem. Czy to dobrze, czy niedobrze? Takiego jeszcze nie widziałem. Dwa gniazda 24-woltowe, dwa gniazda USB-C, jedno gniazdo 12-woltowe. Czyli tych urządzeń możemy sobie podłączyć kilka. Można się zagnieździć. Można tutaj się zagnieździć, dokładnie. To co, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. I do zobaczenia, do kolejnego odcinka. Do następnego. Do następnego.